Siema, siema, danie z Żabki, każdy zjeść może, gotowe do mikrofali, takie wszystkie kupiliśmy, szamam, każdy z nas to szamam, szamam. Każdy z nas to szamam, a co pokaż. Dzisiaj zjemy, pokaż co to masz. Kotlet drobiowy, tak. Kotlet schabowy, pierogi z mięsem. A możesz tym telefonem, pokaż telefonem, żeby widzieli. Pa, pulpety drobiowe, sosie koperkowym, kotlet de volage, kotlet... De volage? Co? Devolaj! To jest devolaj! Devolaż. Devolaż. Odmielony wieprzowy, ale tu przy ty. O, za... Placki ziemniaczane. O, pancake z czekoladą na maślance. Naleśniki z jabłkami, cynamonem. Pancake z sosem. Naleśniki z serem. Naleśniki z serem. Naleśniki z serem z lapleta. Polędwiczki z kurczaka. Skrzydełka z kurczaka. Spaghetti bolognese. To jest moja ulubiona potrawa. Ja wiesz, dobra, nie ale będę Czekaj, penne z kurczakiem w sosie z bazyliowym sosem cheddar. Aż się odwrócił, kebab odwrócony po drugiej stronie kebab, ziemi. On jest z Australii, kebab pochodzi. Z ryżem warzywnym i sosem czosnkowym. Czosnkowym? Czosnkowym. Czosnkowym. Tu jest sos, nie wiem skąd ja, w co to sos, jest? Sos czosnkowy. Można sobie to zajebać po prostu. No tak, po jak prostu, to tak nie zauważy. No spoko. Dobra, następne jest tagliatelle z kurczakiem w sosie z pilokowym. Co to jest tagliatelle? No taki rodzaj makaronu, gruby taki. I skąd pochodzi? Z Hiszpanii. Okej. Okay. Spaghetti carbonara. To z mlekiem się robi, ze śmietaną podobno, nie? Tak, wtedy najlepsza jest. A kto jest twoją ulubioną potrawą? Bo ja już powiedziałem. Stąd? No. Ja jadłem tylko pierogi ruskie i są pierogi ruskie też są spoko, tak. A, jeszcze zupy stare. Jest pomidorowa, no. Barszcz czerwony na zakwasie z buraka, zupa indyjska z mango, ogórkowa z koperkiem i kalafiorowa. Już. A za długo tego, idźmy to gotować. Tak. Dobra, czekaj, weź te zupki tutaj. Zupy? No. Najpierw zupy wszystkie pierdolone, prawda, pierwsze no, na woda w tym plastiku chyba, nie? No nawet trzeba. Dobra, to otwórzmy. One zawsze wystrzelują, ale jak się wystrzelają. No i strzelają tu w mikrofali, zobacz. Nie, ale one mają taką plastikową tą. Ty widzieliście takiego białasa? What the fuck? Gotowe danie, klik, ale się robi. A patrz, kontroli, żeby nie wybuchło. Które pierwszy na strzał? Nie wiem, chyba taka popularna najbardziej, nie? Żeby... Pomidorowa. Pomidorowa? Tak. A jadłeś to kiedyś? Tak, ona jest dobra. O, ładne, ona jako jedyna ma to taką jest konsystencję zupa, ładną. To jest zupa krema, to jest zupa. Czaisz? Tak, to nie jest woda, tylko to jest taki kremik. Pokaż, z jednej misy. Dobra jest. Smakuje, no, ale... wiesz jak to smakuje? Jak passata. Nie, no nie jak passata, trochę lepiej. A jak lepiej? To jest dobre. Ale taka chemia trochę. No, no wiadomo, że jak se zrobisz w domu, to będzie lepiej, to ale... chemia nowej ery, to fajne jest. Krem śmietanką? Jaką śmietanką? Tam nie ma. Śmietanki. Nie dali nam. Zmieszane chyba już. To są takie grudy jakieś, ale ta gruda... gruda tak da jak śmiechu pół, od 1 do 10? 7? 8. 7. Ja ją lubiłem jeść, ja sobie kupowałem i dobre było. Barszczyk. Dawaj barszcz. Próbuj i kosztuj i mów. Kurda, to jest takie wodniste. To jest woda no. Weź to z pierogami powinniśmy zjeść, to, no możemy, to możemy zaraz spróbować. No i co? Okropne. Okropne? Wiesz jak smakuje? Czekaj, jak się... No, tulnij się tak. Jak zupa wiśniowa, kurwa, nie? O kurwa, ale hemol. Jak zupa wiśniowa. No, taki... Daj się tak drinknąć też. Jakbyś pił... Taki rozmoczony... To jest barszcz szaszetki, taki chemiczny, kurwa. Lepszy był ten winiary, co robiliśmy na Wigilię, był lepszy. Był lepszy, to lepszy. Jest gorsze. Mm. To jest... poczekaj, bo tam na dole coś jest, może trzeba to wymieszać. Nie, to jakiś kwas, kurwa, jest. Daj, wymieszajmy, może lepszy ale będzie. Ale kwas, kurwa. No dawaj, może to przyprawy są. Właśnie, zobacz, tam się na dole coś osadziło. To chyba nic nie dało, to by nic nie dało. O kurwa, jeszcze gorsze jest. Dobra. Nie, to nie, nie zalecane. Dwa albo jeden, dwa. Dwa. No to... Ogórkowa z koperkiem. Ogórkowa z koperkiem, poka. Daj. Not bad? Ogórkowa powinna być chyba na kiszonym. Ale ogórku, ma jako jedyna ma kurwa składniki takie widoczne. Bo to jest zupa, a nie krem. Powinno być chyba na kiszonym ogórku, a to jest na takim zwykłym, małosolny, nie? Jest trochę kiszony, ale bardzo mało. Małosolnym smakuje no. Ogórem. No, tak taka jakbyście sobie wyobrazili, jakbyście mieli ale zupę nie. Ogórkową. Ale nie jest aż tak chemiczna, kurwa. Jest taka... Ta jest dobra. Taka mało przyprawiona od mamy. Mało przyprawiona. Taka jakby mama słabo przyprawiła. Kalafiorowa, o. Ja lubię kalafior, więc ja będę kurwa kalafiory na uszach. No. Dobra. O nie, aż tak? Nie, spoko, jak kalafiorowa, no jak kalafiorową zupę. Kalafiorowa zupa to ma taki k***a posmak k***a, nie? Ale ma dużo k***a ty! Przychodzi, jest taka... Dobra jest, ta jest 7, fajne. Słodka bardzo. No, kalafiorowa zupa. Ale dobra. Ja jadłem taką z saszety zmrożoną kiedyś robiłem. To była też, no. Tycha. Indyjska, ta może być dobra, mi się dam. Wydaje. 8 to? O, ale żeś poszala, no. Daj to. A tu jest indyjska, nigdy nie jadłem, z mango. To może być dobre. Wow, ale gulasz! Jakieś kanapki, no kurwa, kanapki. To papryka w środku jest taki k***a, jak wygląda. Sraka, czy nie? Kurwa, nie ugrza, o! Tak? O. Zimne? Tak, ale takim kary, o k***a, szampon do włosów jakiś. Żel pod prysznic, ten z tym k***a dinozaurem, pamiętasz taki? To jest, o k***a.
Dwa. Najgorsza. Jeden. Jeden. To jest żel pod prysznic. I z tego wynika, że kalafiorowa Git, i pomidorowa, no. Tak? Jogurkowa. Jogurkowa, nie pomidorowa? Pomidorowa też kręcę z pomidorków. Czyli tak jakbyście nie wybrać, to nie bierzcie man indyjskiej i barszczu, bo to gówno, a reszta no. To spoko. I ty se do indyjskiej restauracji se kupcie. Tak, ale to jest jakbyś nie miał siana, bo ten. Po co iść kupować drożdże, jak można taniej i gorzej? To jest dobry cytat. Tak. A weź ten. Teraz pierogi. Pierogi, no. Idziemy na pierogi. Dobra, starczy. Ale tego strzela, że 1.30 słychać strzały. Puszczaj to. No i leci, poszło. Dobra, który pierwszy? O, który jest który? Dawaj, który rozpoznajmy. Jest który? Ten jest z mięsem, bo widać kawałki mięsa, prawda? Mój ulubiony jest ten. Z ruskie są zajebiste z żaby. A jeszcze to? A z mięsem? Wie? Ja się zawsze boję jeść te rzeczy z mięsem. A ja spróbuję. Bo nie wiem, co tam a jest, ja nie wiem, po co oni tą cebulkę dodają. Ta cebulka jest zbędna, zbyteczna. Nie, dobra jest ta cebulka. Gorące, to nie pachnie dobrze, byczku. Pachnie zajebiście. Nie wiem, gorące bardzo jest, uważaj. Spokojnie, nie martw się o mnie. O kurczę. Smaku dobre. Smaku dobre, ale mało przyprawione takie, nie? Ej, fajne. Nigdy bym tego nie kupił. Ale... Z mięsem? No. Nie, dobre są. Nigdy bym tego, wiem, ale mówię, że nigdy bym tego nie kupił, a to jest dobre. A ja kupowałem z tego. Nie, bardzo dobre. Biedny. Rekomenduję to. Rekomenduję to. Ale dobre. Ja nie próbuję, bo wiem, że do dzisiaj nie będziemy jeść, więc nie chcę, ale ja sobie bardzo dobre. Ja spróbuję ruskiego też jeszcze teraz. Nie wiem, po***e cebulka, ruskie? To cebulka zawsze no nie no, cebulka jest zajebiście, to ty pierdolisz. Dobra, pa, z cebulką co nakładać takiej słodkości to dodaje, wiesz? Ruskie zajebiste, no ale jedna rzecz, którą ci muszę pokazać. No. O jeszcze. Ze śmietaną? Nie. A bo tak się ja, nigdy nie jadłem. To mój tata mnie nauczył w domu. Ty, a nie, dobra. Mój tata mnie tego nauczył w domu. Nie, no z cukrem tak. Się je na słodko. O pierdol, to z cukrem, uwierz mi. Musisz to spróbować, bo to jest tak, każdy mówi: o, ruskie z cukrem. A wiesz, że to jest po to, żeby cebulka daje słodkości, a nie daje ci słodkości, bo bierzesz tutaj. No dobra, pokaż. I nakładasz cukier na to, stary, to jest pycha. Serio? A bo możesz tak do buzi na przykład, patrz, od razu, No nie, no posolę se, znaczy po słodze. No i co? Pycha. To dobre. No. Co teraz? Co ty tam patrzysz? Teraz marchewka z groszkiem, kotlet de volaj. Drobiowy i kotlet de volaj. Tak, właśnie to. Dobra, teraz są takie ziemniaczone rzeczy. K***a, przestań tak pikać. Też trzeba ponabijać to. Tak, no i co tu jest? Zobacz, taki de volaj piękny i tutaj ten, ładny. Te kotlety nie wyglądają dobrze, w sensie ich barwa. Nie, no barwa jest takie nieprzysmażone, jakby takie nieusmażone, bo jakbyś dopiero tak, w w panierę, surowe, nie? No. Ale wiesz który co? Pierwszy, ja zawsze. Ja zawsze się ciekawiłem, jak widziałem to w Żabce, to mówię, kurwa, to musi być dobre takie pire, ładne tak? Wszystko. To spróbuję pire. I nigdy tego nie jadłem, nie? To spróbujmy to pire najpierw. O kurwa, jaki budyń. No, ja. budyń, to prawda. Oj, chłopie. Jest bardzo chemiczny smak. Taki. Jakiś masaż smaku tam jest. A glutaminian sodu. Jakiś, jak na jakiś takiej mega w stołówce. Tak? Aż szkolnej. Tak? No. Nie wiem, czy aż tak. A mięsko? Weź ukryć dla mnie i dla siebie nożem. No ale żeś wymyślił. A no tu nie masz tego takiego nożyka? No mam chapsa, myślałem, że weźmiemy. No to weźmiemy se przecież. Jakie idzie. Ładnie, a w środku jak wygląda tak se. Ja se wezmę to. Tuki lubisz, mówisz? Robię cię. Nie no, po prostu chciałeś. Na pół jeszcze mi to przekryj. Jeszcze? No. No weź se. Dobra, i próbujemy. Ja se wezmę ten. Nie, dobre. Aż jeszcze raz muszę. Co? Dobre. Co ty masz ze smakiem dzisiaj? Nie smakuje. No okej. Okay. Nie mam dużych wymagań, nie? W smaku jest dobre nawet, da się zjeść, ale... Ja bym nie zamówił tego. Nie, dobra. Absolutnie nigdy bym tego kurwa nie... Ej, czemu ja mam dzisiaj coś ze smakiem takiego? A marchewka z groszkiem? Że wszystko ma u mnie jakoś mało smaku strasznie. Czemu ja to jem dalej? No dobra, ale... O kurczę, tak? Jeżeli to ma mało smaku dla ciebie, to spróbuj to. Jadłeś kiedyś miód, k***a? Ej, dobre. Bardzo intensywny smak. Ale bardzo dobre, jak na marchewkę z groszkiem, pycha. Mi nie smakuje, za słodkie. Ja lubię. Za słodkie. Taka jest marchewka z groszkiem. A weź jeszcze mięsko teraz tutaj. Dobre, fajne. Weź to mięsko. A chciałem dokończyć do tego, że mam podejrzenia, k***a, czym to jest, nie? Ziemniak? Nie, to mięso. Ziemniak też. A zobacz, de volaj. O, musisz go na środku ukroić, bo on ma tam w środku polewę. A ja mam polewę, k***a, z tego. O, k***a, to nie jest na polewę. Oguraz chyba, oguraz. Ta? No. What the fuck? A na środku se odkrój, żebyś miał ten. No zaraz se odkroję. O. Masz też se odkrój. Dobra. De volaj z ogurasem? No tak, mama też tak robiła zawsze. Nie, to nie jest ale oguras. Kapie. To jest jakieś masło, które się nie roztopiło. No. Ej, dobry, lepszy niż tamto. Dobra. To fajne. Mhm. Ej, tamto... To dobre. Czekajcie, bo strzelanina jest pod Toronto. Ej, tak to jest dobre, ten de volaj. No, de volaj dobry. Zajebiste. Ale pamiętajcie, że to są, wiecie, no ile to kosztowało, z 5 zł? No. No to jak za 5 zł, tych to...
Teraz kotlet schabowy. I co jeszcze? I kotlet mielony wieprzowy. Idziemy podgrzewać. Od czego zaczynamy? Dalej. Weźmy schabowy, żeby porównać z tamtym od razu. Dobra. Tym. To jest z kapustą zasmażaną, to jest to jak kapucha zasmażana, zobacz. O, taka jest. I tiruliru? Myślisz, że dobra? Spróbujmy. Nie wiem, stary. Ojojoj. O Ojojoj. Nie. Kwaśna to bardzo, nie. Taka kwaśna. Chemiczna. No i kwaśna. Nie dobra. Tire chyba to samo, spróbujmy. No i trochę lepsze. To jest panierka z tego. Takie samo. To jest, mój drogi, kotlet schabowy. Wygląda k***a nieźle. Ukryj mi też. Ty, on jest gotowy. K***a, w środku jest jakiś taki różowy, ci powiem. Tak? Dziwny, no nie wiem. Smakuje jak coś z maka ta panierka. Miękki strasznie. Niedobry. Kwaśny taki trochę. Nie wiem, niedobry. Podejrzany, tyle ci powiem. Przemoknięty taki jest. Przemoknięty i podejrzany. No. Ale smakowo ta paniera jest fajna, taka jak z maka. A to jest kapusta czerwona, czy to są te? No buraki zesmażone. Buraki? Tak, pokaż je. Bardzo słodkie. Te przystawki są mega słodkie. No, albo kwaśne jak to. No, nie. Takie bardzo. Buraki nie. Mają bardzo mocno zmaszany smak. No, buraki totalnie. A teraz nie. Ten kotlet to jest. To jest mielony. Mielony. O, to będzie ciekawe. Może być dobry. No. Pokaki mielony. Ojojoj, tam coś się rozwala bardzo mocno. Mięso mielone, no co? Co, dobre? To jest to samo mięso, co było w tych pierogach? Smakuje no. Niby jak kotlet mielony, ale. To jest to samo mięso, co było w pierogach. No wszystko, co tu jem, to jest takie podejrzane. Bo to jest za tanie. To jest cena. To jest podejrzane. Znasz cenę, to no. Się wydaje podejrzane, ale. Ale to smak jest to jest okej, okay, nie? Ale czy to. No. A! No dobra, no oceniajmy, to już tak coś za. Smacznego dla wszystkich sków, którzy teraz coś jedzą. Jak coś sobie jesz, to taka smakuwa dla ciebie, byczku. Tak? I tak. No i co? Jaka cena tych rzeczy? No, spoko, da się nie, zjeść, da się zjeść, ale tamte były lepsze. Ten Devolaj tak, z tych obiadów, zestawów obiadowych, takie spire. Devolaj, no najlepsze. A i zrób listę na ktoś w komentarzu, bo nam się nie chce. Rób, ta. My nie będziemy robić montażu tej listy. Nigdy. Napisz oceny, my się przyjdziemy komentarz, jakie były. No i co? Teraz będziemy podgrywać makarony. Tak. Ta. Teraz, mój drogi, makarony. To makaryna, jest makaryna. To jest penne z kurczakiem. No i tak samo. A to wygląda. Jest tagliatelle z kurczakiem też. W sosie szpinakowym. To podobne, to ja spróbujmy. Szczerze, mam bardzo uprzedzenie do tego kurczaka. Ja bardzo mam, się go boję. Tak? No. A ja mam uprzedzenie do tego makaronu. Jak go jadłem z innym sosem, to no. Z tym carbonarą, to był niesmaczny mega. Dobrze, rozumiem. Spróbujmy to. Poka. Tagliatelle najpierw. No, co? O, ten co? Dobry. Tak? Tagliatelle dobry. Dobre. No właśnie ta carbonara była do pizdy, a to jest dobre. Poka. To fajne. A poka kurczaka. No właśnie ja się boję tego kurczaka. Boję się. A ten sos jest dobry? Dziwne przyprawy ma ten kurczak. Ale kurczak jak kurczak. Ej, całkiem dobre. Dobre, nie? Nie jestem fanem jakimś szczególnym tego typu rozwiązań, ale. A to będę w sosie tym. Gorsze, to tagliatelle lepsze. A kurczak taki sam? Kurczak jest taki sam. Brokuły. Poka te brokuły. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale to lepsze tagliatelle. Tagliatelle tak? Fajne. No, ja bym to mógł zjeść normalnie. I kupić sobie i bym zjadł. To fajne. Jest od k***cera w tym. No. No. Dobre, takie słodkawe. To lepsze. Fajne f***uj. Tagliatelle lepsze niż to. To dobre. Czyli. I to trafia do mojej listy dobrych jedzeń z żabki w tym momencie. Tak? Tak. Dawaj carbonarkę i tego. No. Powiem wam na starcie, zakupiła ta carbonara no, solidnie, nie? Srogo serem zakupiła. No, wygląda, nie no, jest boczkiem taka takim. Seno. Boczkiem. Tak se to ale wygląda. To wygląda i pachnie ładnie. To wygląda i ładnie. Mówisz, że to jadłeś. Ja to zawsze jadłem. Ja to dobra. Jak była pierwsza pandemia, ten lockdown. To spróbujmy najpierw to tego. Ja to cały czas lockdown challenge. Ej, to wygląda ja ładnie, zbrałem. Fajnie. Ty, to nawet nie pachniesz tak źle jak ja kupiłem. Nie, to było dobre. Może inne jadłem. No i skomentuj tą potrawę. Takie kwaśne i bez smaku. Nie, a, ja to jadłem cały czas. Tam to tagliatelle lepsze, no. Spoko. Takie seci powiem. Ale zjadliwe, okej. Okay. W porównaniu do tego, co jadłem kiedyś, zjadliwe. A tej carbonary to się boję, nie? Ale spróbujmy. Ej, w sumie gorsze niż tagliatelle, masz rację. Nie dobra? Mega takim boczkiem, ale takim spalonym. Nie? Takim boczkiem, ale byś gumę palił furą na pal gumę, frajerze, no, to jest tak... Pal gumę makaron. No, jakbyś gum skopalił na parkingu pod Tesco i zjadł ten syf i ten dym wciągnął, nie? Tak smakuje. Wylizał asfalt. No, nie, to niezalecane. To fajne i tagliatelle z makaronów. Super. Dawaj teraz ten kebab, bo on zaraz wybuchnie, co? Ale zawaliło tym curry. Nie dobry ten kebab. Nie, curry mocno zawaliło. Dalej, lejemy to sosem czosnkowym. Tak, to trzeba polać. Ale szkoda, że nie było opcji z sosiwym ostrym. To by było zajebiste. Chcesz na ostry? Ja poleję tym ostrym mega. Nie, ja nie chcę. O kurwa, jaki leisty. Czekaj, dobra, dobry. Zajebiście. Nie, daj ten sosik jest, trzeba jeść. Piechota będzie. To. Dobra, widzowie, nie ma kurwarka, to ja opierdam, co? Jedz. Niech ci na zdrowie wyjdzie. Czasem, no, ryż, kebab, fasola. Co, dobre? Nie spodziewałem się, ale... Nie, no trochę dobre, trochę nie. Tak ciężko ocenić. No. Zastanawiam się, żebym to opierdam.
W sumie mógłbym to zjeść. Taka jest moja ocena, w sumie mógłbym to zjeść, ale nie do końca. Sam ryż dobry. No ale spoko, tylko te wszystkie te warzywa spokojnie tak samo. Dobre, ale nie róbcie błędu wlewając sos, tu on jest kwaśny i taki wodnisty. A to ja nawet nie poczułem tego. A, dobre. Dobra, tak ja w sumie spróbowałbym to zjeść. No. No, a co teraz będziemy mieć? Pulpety drobiowe? Albo kebab? Tak, pulpety drobiowe w sosie koperkowym, to może być ciężkie. To spróbujmy. Dobra, pulpeciory z ziemniakami, warzywka. Tutaj jest jedyna opcja, to wygląda jak zdrowe, nie? Tak, jest pierwsza opcja, gdzie ziemniak jest w całości. Wcześniej były pierwsza opcja będzie opcja taka. Dobre te ziemniaki. Dobre. Mhm. Jadałem gorsze. Jak chcę pulpeta spróbować? A ten? Czekaj. Dobre. Ta warzywka, marchewka bez smaku. Ale... Ej, wszędzie gdzie jest mięso mielone, tam jest to samo mięso. Tak? I w pierogach, i w tym to jest to samo mięso cały czas. Tylko w innym sosie teraz. Ale w tej wersji jest O Jezu. Ta potrawa, ten sos to mięso. To mięso pierdoli się samo. Nie, ono było dobre. No. A tylko ten sos. Stąd to ziemniaki są dobre, o. Tak, czyli jakbyś chciał ziemniaka opierdolić, to tak, marchewa. A ja w ogóle nie lubię pulpetów w sosie koperkowym, to tak. Marchewa jaka słodka, No, to niezbyt. No. Jak się lubisz bawić w życiu, to próbuj, rób co chcesz. To jest, masz wolną wolę, rób co chcesz. Placki ziemniaczane, moi drodzy, tak się prezentują, zaraz jeszcze zobaczycie innej perspektywy. Ja jestem fanem giga placków ziemniaczanych i placków z gulaszem po węgiersku. Ja, powiem ci tak, ja jestem fanem placków. Ej, nie tak, o. Ale ja je zamówiłem kiedyś, co się... W żabce na apce i nie były dobre, były tłuste bardzo. Momentami są suche, ale smak, jakbym to zalał sosem gulaszowym, takim gulasz bym sobie zrobił. Nie, jakbym sobie gulasz zrobił. Nie, absolutnie. To dobre. Niedobre. No struktura jest taka zjebana, nie? No. Ale no wyobraź sobie, że są placki kupione, takie ze sklepu. No ale to nie, to musi smakować jak normalne danie. A tam to smakowało jak normalne danie. Kotlet, to fajny kotlet, zajebisty był. No dla dobry. Pierogi ruskie? No dobra, takie jakby 5 dni stało i byś to widział w lodówce. Tak, chyba mama by zrobiła, tydzień później byś tu tata przyszedł i mogę zaopierdolić. Tak, teraz co? Kurczaki. Kurczaki z ketchupem. To są nuggetsy. Jakie to były? Pomieszaliśmy, może są podpisane. Skrzydełka z kurczaka to są? To są polędwiczki z kurczaka. A to? To są skrzydełka. To polędwiczki ja będą jestem lepsze. Ja jestem fanem absolutnie. Skrzydełka są z kością, nie? Są z kością. No ja pokażę jeszcze jak wygląda, żebyście widzieli tam. To jest jak rozmoczone KFC, co, nie? Za jaka miękka paniera. Ale? Smak? Ten ketchup jest do zapicia smaku chyba. Skrzydełka na pewno nie. A polędwiczki? Poka polędwiczki. Jest takie rozmoczone, nie? No. Nie, polędwiczki fajne, bo to nie ma kości. Jest takie pikantne nawet delikatnie. Odpuszczę tego kurczaka, nie chcę. Poka z ketchupem. Nie, tam to nie. Tam to nie. Skrzydełka zdecydowanie nie, ale polędwiczki? Fajne. Tak? To nie, po co ketchup? Nie, ketchup psuje wszystko. Dobre. No. O jaki słodki jest ten ketchup. No, dzielę z pomidorów. Nie, skrzydełka fajne. Dobre. Polędwiczki, i takie tak? Pikantne delikatnie. Dla mnie nie. No, tylko pamiętajcie, że to nie jest chrupiące, to jest mokre i rozmoczone. Tak, no. Fajne. A teraz jak było tak w takiej pyszności, to teraz czas na deser, moi drodzy. Słodkości, tak. Naleśniki. Naleśniki zwykłe, z serem i jabłkami. Naleśniki te są z jabłkami, to później daj najpierw z serem. Wyglądają ładnie, co? Wyglądają bardzo ładnie i powiem ci, że dam się zbejtować, mimo że nie jestem fanem. Ja generalnie widzowie nie jestem fanem naleśników, bo u mnie w domu się bardzo często naleśniki jadło. Ja od tamtego czasu mi się przejadły po prostu. Naleśniki w domu. Poka. No i smakuje dokładnie naleśniki w domu. No to dobrze w takim razie. Jaki ładny serek się wyciska. Takie, o. Suche te naleśniki są. Ja nie są. Jestem fanem. Smaku są okej, ale są suche mega. Poka z jabłkiem. Dobra, to jeszcze z serem kupcie, nie? Co z serem, co? No już kupcie se z serem, te są suche i takie... Co ci suche to smakuje? No spróbuj. Parę pachną, powąchaj, jak taki połczusiek pyszny. No zajebiście pachną, no. Jak racuch. Czemu ty kroisz drugą stroną, z jaki debil? Ale pojebaj mi się ser. Ej, czemu one tak kruszą? No są takie suche, nie? Mąki pożałowali. A wiesz co to jest w środku? Albo jajek. To no w środku? Co? To jest farsz ciastka z maka. No? No. No. To teraz też na Amerykę. Pancake'i. O, to jest? Co jest? Myślałem, że to syrop klonowy. Myślałem, że syrop klonowy. To drzemor tam w środku. To jest. Ty. What the fuck? A to podgrzałeś drzemorem? Tutaj też jest? Tu też musi być. Nie, tu nie ma nic. Ale ładne to takie. Czemu biali mają takie te, no. Drzewa, reszta nie. Fajne. Takie ciasta. Dobra, które najpierw? Białe. Białe, no. Białe zawsze dają, jak to w szachach. Ale takie ch**a gąbka. What the fuck, gąbka, man? No, spacz, gąbka ciasto porcy. Jakbyś to polał... Wyciągnę to w końcu, czy nie? Chłopie, jakbyś to polał syropem klonowym, a ty masz klonowy? Nie mam. Masz, ja się zostawił. Nie mam, ale mam syrop orzechowy. Ej, pancake'i lepsze, zajebiste! No. Patrz, orzechowym to polejemy. No. To będzie dobre, stary. Lepsze są, bo... Są takie mięciusie, takie w środku. Są. No. Zajebiste to będzie, no. To ja myślę, że te szare będą lepsze, stary, kakaowe. Tak? No. Nie, no klonowy musiałby być. Tak? No, nie pasi to. Patrz,
się dzieje? Same już lepsze są, no. Dobre f*** są. Odmiana ciemna. Ale same le... Odmiana ciemna. Ej, to smakuje jak? No jak co? To ciasto, co się w mikrofonce robi samemu. Tak? A nie no. Robiłem go nigdy. Zrobimy kiedyś? Zrobimy, z jednym z mikrofali. Dobra. Białe lepsze.